To było. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich serdecznie, mile i pozdrawiam wszystkich na całym świecie. No oczywiście. I proszę Państwa, taka sytuacja się zdarzyła. W dniu 19 czerwca o godzinie 4:20 rano przyjeżdża zakład pogrzebowy z Warszawy w obstawie z policją na czele. Ja nie wiąc o co chodzi, rano walą mi w drzwi, patrzę policja. Pan do nas dzwonił po zakład pogrzebowy do Warszawy. Ja mówię, ja takich rzeczy nie dzwoniłem i takich czegoś nie robiłem. To jest ten no. I moje dane wszystko było, tylko było przekręcone nazwisko. Masz jakieś pomysła? Przekręcone, zamiast było Choiński Wiesław, to było Wiesław Halicki. I ten no. I mi mówi, policja do mnie mówi, przepraszamy. Ja mówię, nie przepraszać, tylko trzeba tę sprawę poruszyć. I to jest pana już chyba aż 50 raz. I teraz tak, przyjechali i ten no. Teraz tak, jeszcze wrócę. W poniedziałek, godzina 9:50 rano, to było 20 bodajże chyba drugi, bo 21 niedziela, przyjeżdża karetka pogotowia Sienkiewicza po mnie, zabrać mnie do szpitala, że jestem, mam zajoba na tle wszystkiego. I proszę Państwa, Państwo widzicie, Państwo oglądacie na lajtach, na filmach. Widzicie, co ten pan, ten człowiek, pan Krzysztof K. wyrabia. I Państwo ocenicie tę sytuację sami. Proszę Państwa, jeśli tak dalej, to co on wyrabia i to co on każdego po prostu pomawia, po prostu, proszę Państwa, kogoś pomawia o różne rzeczy, o różne to, o różne, że wyzywa każdego. I to wszystko, proszę Państwa, przejrzyjcie na oczy i sami, ja już kiedyś wypowiedziałem się dokładnie, oceńcie, że ten człowiek nie jest warty zasługi u społeczeństwa na całym świecie. I proszę Państwa, jeszcze raz powiem, przejrzyjcie na oczy, naprawdę szczególnie i zobaczcie, co on wyrabia naprawdę, bo ten człowiek naprawdę, on szkodzi nie tylko na mnie, na mojej rodzinie, gdzie wyzywa, wszystkich po kolei od różnych, ale szkodzi Państwu, tym co prowadzą różne rzeczy, nagrywają filmy z tego i puszczają w internecie czy przez aplikacji, to szkodzi Wam i Państwu, zestrał Was na cały świat i teraz wasi ludzie patrzą na Was, czym Wy się zajmujecie i co nagrywacie. A ludzie oceniają po czynach, nie po czym ci mówi. A każdy owoc smakuje, jak człowiek go zje, bo różnie mogą być owoce. Jeden może być dobry, drugi może być dobry. A każdy człowiek, Państwo widzicie, jaki jest, jakie ma podejście, jakie ma upodobania. Nie sztuka się wypowiedzieć i różne słowa niecenzuralne wsadzić i kogoś wyzywać od różnych. Jeśli się osoby danej się nie zna, proszę Państwa, to nie trzeba kogoś po prostu szkalować i obrażać. Bo za obrażanie, szkalowanie, no to proszę Państwa, są przepisy różne. A człowiek nie jest ani psem, ani bydlakiem, tylko jest każdym szanowanym człowiekiem. I każdy człowiek powinien mieć troszkę tego uszczerbku poszanowania. A jeśli pan Krzysztof K. ceni wszystkich za szmaciarzy, łajdaków i ocenia, że wszyscy nie są warci, to proszę Państwa, nie wiem co dalej ja będę mówił i dalej co mam powiedzieć. Ocencie Państwo tę sytuację sami i wiecie, jak on się zachowuje, co on pokazuje i co Państwo oglądacie. Jaja na stół. I się mówi. Ja nie będę pouczał kogoś, bo każdy człowiek ma swój rozum, każdy ma człowiek swoje prawo, ma każdy człowiek swoje wypowiedzi, ale się wypowiedzieć... Trzeba naprawdę szczególnie dobrze, bo ja nie lubię kogoś obrażać, ja nie nauczony kogoś wyzywać, a mnie ludzie wyzywają od zboczyńców, pedałów, gwałcicieli. Pan Krzysztof K. mnie wyzywa i jeszcze raz mówię, ten człowiek, powiem Państwu tak, zaprzestańcie mu różne rzeczy dawać i przysyłać. Zablokować mu wszystko. Kanał, żeby on po prostu miał udziału i nie obrażał mi wszystkich na całym świecie. Bo przez jego obrażanie odczujecie Państwo wszyscy na swoich plecach własnych. Dziękuję Państwu i życzę zdrowia i 100 lat życia. Za wszystko jeszcze raz serdecznie dziękuję. I do widzenia. I spotkamy się może kiedyś znowu niedługo. Tak, pan Państwu. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Witam wszystkich serdecznie, pozdrawiam. Proszę Państwa, a to książka. Ciekawa rzecz, pod tytułem Dracula, a Dracula to był słynny, powiem Państwu, się zajmowałem, czy to morderca był, czy to jakiś psychopata, który po prostu takimi rzeczami się zajmował. I także, proszę Państwa, ciekawa książka, ciekawa postać tego autora, który tą książkę opracował i napisał szczególnie, warta przeczytania i warta naprawdę, jak się mówi, grzechu, bo ciekawe rzeczy opisane i z tej książki nawet, jeśli dobrze nie wiem, a ci może prawdopodobnie,
można film nakręcić, bo Dracula to był po prostu, się nazywa tak, o sposobieniu, który naprawdę był w takim zamku, w którym mieszkał naprawdę Dracula i to jest prawdziwe wydarzenia, tylko że te wydarzenia to mogą się toczyć jeszcze przed wieku, a że autorzy, ci co się, pisarze się zajmują takimi rzeczami, opisują, to naprawdę opisują szczególne rzeczy, naprawdę prawdziwe. A książka po przeczytaniu i co pisze, wszystko świadczy o sobie, co w książce pisze. I polecam Państwu takie rzeczy, ciekawe książki, jeśli mówiąc, można obejrzeć, przeczytać, a sama opowieść się nam nasuwa na myśli. Jak człowiek przeczyta takie rzeczy, to mogą w życiu różne rzeczy być i koszmary, a różne może być, ale lepiej koszmarów nie uważajmy, tylko uważajmy, co dziś, życie przed nami dzisiaj. I cały czas tylko patrzmy do przodu, nie odwracajmy się do tyłu, co z tyłu, kto nas, co z tyłu jest. A do przodu będziemy patrzeć, zajedziemy daleko. I proszę Państwa, polecam taką książkę. Przeczytajcie, sami się dowiecie, jak to wygląda. I to ciekawa rzecz. Nie tam jakieś się mówi rzeczy, nie mówi, ale jest to opisane naprawdę fantastyczne rzeczy. I polecam Państwu. I to jest naprawdę Dracula, to był słynny, no nie będę mówił, co to za klient był, ale to jest naprawdę ciekawa książka. O różnych rzeczach można się dowiedzieć. Dużo. A jeśli ktoś nie lubi książek, a różny lubi filmy, to może film obejrzeć, tylko nie wiem, gdzie teraz w kinach wyświetlają. Proszę Państwa, ale książka najwięcej świadczy, że w książce można wszystkiego się dowiedzieć. Nie ma takiej, filmy tego nie pokazane, co książka może być napisana, opisana szczegółowo. I polecam Państwu jeszcze raz i serdecznie dziękuję za takie dostarczenie książki. I ta książka naprawdę satysfakcję przynosi i można czytać i czytać. A potem z tego można film nagrać, opowieści. I także dziękuję Państwu serdecznie, do widzenia i pozdrawiam wszystkich. Gdzie tylko, dokąd to dociera, te światło, promieni. Niech się wszyscy z tego radują i się cieszą. Co jest? Co? Że list dostał jeszcze dzisiaj. Ten list? Tak. A no, ale ja nie wiem, gdzie on ma. Ale możesz powiedzieć, że dostał list. No, dostał, kobieta opisała taką kartę listu. Podziękowanie jemu dla tego syna, wszystko, że on tak samo te życzenie złożył, opisał, opowiedział, to no taką kartę dużego listu. Gdzie są? No i nawet z Krakowa dostaliśmy, on dostał tak podziękowanie, opisał ten gość wszyściutko, to tutaj się robią w tych, w tych nagraniach, opisał i dla niego pocztówkę taką ładną przysłał. A druga pocztówka była, to był tak papież i Matka Boska na tym, no, w tej pocztówce. I powiedział, podziękował dla Wieśka przysiutko, no bo on krzywdy nie robi. Ani on kogo wyzywa, ani on nic, tylko cierpi. Mnie bardzo, nie wiem jak mam powiedzieć. Już nie płacz. No to jest... Drugi, ale kurwa, czego to od niego Belzebub. Idzie i się wkurzyłam na tego właściwie. No Belzebub jak się wkurzi, to płacze. Przyszedł Janek, żeby dać tutaj, no nagrywać. No weź, no to czy mnie tu nie ugryziesz. Nagrywaj. I jemu zrobiłem tak samo. Sprzątnęli, żeby tu mieli dobrze ten, a żeby on ci nie wstydził, to dla chłopca powiedzieć wodz. No spoko. Jak pan teraz chodzi, to a co to pana obchodzi, co kto robi, prawda? Pan ma swoje, służby i tyle, tylko ludziom robi dobrze, a nie sobie. I się obraziłam i Wiesiek powiedział, że nie, jemu nie będę wcale opowiadał, jak on przyjdzie. I się wkurzył na to. A co ty tam widzisz Boga na nim, na tym przygłupku? No panie, no tak jest, no. To tego, co idzie nagrywać, to topi, a takiego łajzy, to się on sam pomyśli wstydzi, żeby on dzisiaj narzędzia wyjął na stół połonu. No panie, tylko tak się aż przeklęłam, widzi pan, że aż też zczesniłam. Położyli na stół i skurwa i obcięli. Oho, to by było najciekawsze. I by ten czas to już by był. A nie robił krzywdy dla ludzi. Ale za to ja powiedziałam, że to nie będzie podarowane. Tylko że się poczeka. I ta policja
niech tu grun weźmie. I teraz wczoraj nam trzeba było, poszedł na policji, nie ma załatwienia. Ja mówię, no kiedyś policja to była policja. Teraz razem z zakładem pogrzebowym, o policję razem jedzie i ten chłopiec się zdenerwował, no nasiedli, że ten, no, że on dzwonił, żeby zakład pogrzebowy przyjechał, no on dzwonił, żeby na niego, po niego przyjechał zakład. No ale nie jeszcze byle skąd, tylko no. Z Warszawy, to jest różnica. No nie wiem. Bo z Białegostoku, no to wiem, że mogliby przyjechać, bo to jest tam na obszar, ale nie Warszawa ma przyjechać, albo no, Gdańsk. Tak, bo on wszystko no, wypowie, on dokładnie powie, no może ja tam pokręcę, ale mało z tym, ale ludziom krzywdy nie robię. I on grzecznie teraz poszedł do Biedronki. Nie wiem. Ciężki żywot, jak teraz, panie, wczoraj słuchaliśmy w gazecie, kazałem kupić dzisiaj gazetę. No co na jutro się sykuje, jak na wybory, no to pan spokój, to tutaj rewolucja będzie. To co wyrabiają. I bardzo miło, jak co przyjdzie, to ja teraz jeszcze nazbieram tych wiadomości. I pocieszyć tych ludzi. Ja nie chcę, żeby mnie ktoś po prostu krzywdzał kogo, a dla mnie dawał. Ja posiedzę tak, jak mam. I to samo zjem to, co będę miała. Ale ludziom krzywdy nie będę robić. Bo ja wiem, jak ciężko ludziom. Ja tyle lat przeżyłam, ja marnego słowa ludziom nie powiedziałam. Ja z ludźmi się, a tu sąsiadi siedzą, to pan spokój. Zaczęli się kłócić z synem i powiedzieli, jak ty nie opuścisz tego mieszkania, to cię przyjadą widzą w nocy. Swoje własne mieszkanie, o weź zostaw, bo chcę mieszkać, bo nie ma gdzie. Ale no nic, Pan Bóg ma tyle i cierpi. Może i my jakoś wytrzymamy.